Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Mamy piękną jesień 2019. Słuchajcie, jest bardzo ciepło, myślę, że każdy to zauważa. Co prawda dzisiaj mamy dzień deszczowy, ale spokojnie. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się jakim tematem? W pojeździe taki jak Hyundai czy Kia, nie jeden pewnie znalazł taką sytuację i chęć podłączenia sobie pendrive'a do radia samochodowego. No i tu, słuchajcie, jest taka rzecz, po którą Wam zaraz tutaj naprowadzę sytuację. Natomiast nim do tego dojdziemy, chcę zaprosić nowych oglądających do zasubskrybowania kanału. Przekonacie się, że czasem jakieś informacje możecie dostać ode mnie, które mogą się Wam przydać. Tak to wygląda. Jak się filmik będzie oczywiście na koniec przydawał, czy podobał, to liczę na tę łapeczkę w górę. A resztę w komentarzach piszcie, co tam ewentualnie problemy macie. Słuchajcie, więc jest rzecz jaka. Widzicie tu na przykład przewód taki, zakończony jackiem, jest to przewód AUXa, coś takiego zwykłego. I na końcu mamy jacka, prawda? Od razu Wam powiem tylko tyle. Takie coś tu się nadaje, o, widzicie do czego? Praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kwestię takiego radia, do niczego. Dlaczego? Dlatego, że wyjście AUX, mimo że tutaj mamy na radiu kliknięcie, przycisk, nie zostaje w żaden sposób rozpoznane, nawet podając jakikolwiek sygnał na ten przewód, na jacka. Także zbędne jest kupowanie takiego przewodu, bo to wierzcie mi, że to naprawdę i tak się Wam nie sprawdzi, jeśli chodzi o kwestię niebieskiej kostki, czyli tej kostki mini ISO, którą tutaj widzicie. O, to jest ta kosteczka mini ISO. Po podłączeniu praktycznie rzecz biorąc nie można z żadnej strony zrobić nic. Natomiast słuchajcie, jaka jest rzecz. Jeśli będziecie chcieli podłączyć sobie USB, będziecie musieli zaopatrzyć się w moduł. Co prawda nie mam kostek oryginalnych. Tu mamy moduł, słuchajcie, USB VDO. Nie mam kostek, więc wyprowadziłem sobie piny bezpośrednio, przewody po prostu z tego modułu. Słuchajcie, jaka jest rzecz. Natknąłem się na taki artykuł. Może gdzieś tam nie jedna osoba to widziała w sieci, nie wiem jak to widać, bo światło się odbija. Artykuł taki odnośnie podłączenia tego modułu do radia. No i niestety muszę powiedzieć, że ktoś tam walnął małą gafę. Także jeżeli ktoś będzie podpinał takie coś, to wierzcie mi, że może to Wam nie wystartować. Jak będziecie potrzebowali informacji, co tam, jaki błąd jest zawarty w tym artykule, nie ma problemu, ja Wam powiem. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Po zrobieniu takiego urządzenia radio Wam będzie rozpoznawało podpięcie pendrive'a spokojnie. W każdym bądź razie tak. Na pewno musicie zaopatrzyć się w kostkę mini ISO, czyli niebieska kostka mini ISO. Najwygodniej jest dokupić sobie od razu piny, czy z przewodami nawet. Ja zrobiłem sobie taką tutaj prowizorkę, bo chciałem sprawdzić, czy to naprawdę wystartuje. I wystartowało, także dlatego chcę się z Wami z tym podzielić. No i oczywiście drugi przewód, który jest wyjściowy. O. Tu mamy nasz modułek, drugi przewód wyjściowy partyzancko podpięty jest jako gniazdo do naszego pendrive'a. O, zaczniemy naszego pendrive'a. To jest nasz pendrive'ik, nasze wyjście. No i dobra. Co bym nie gadał o niczym, wepnę w tym momencie kostkę od tyłu, jak mi się uda, czyli naszą kosteczkę niebieską mini ISO. Wpinamy od tyłu do radia. Dobra, nasza kosteczka jest spięta. Takie radia mają wyprowadzenie na zmieniarkę, na sterowanie tutaj pod kierownicę, czy tam iPoda jakiegoś można podłączyć spokojnie tymi przewodami. Natomiast ja w tym momencie mogę Wam tylko pokazać wyjście USB. Z tego USB możecie, jeżeli podłączycie sobie dosyć grube przewody, to z tego co sprawdziłem, tam końcówka na MOSFETie jest dosyć niezła. Czyli ładowanie telefonu też będzie z tego. Wiadomo, musicie przewody zasilające puścić grubsze. U mnie akurat w tasiemce tutaj tej żyły zasilające lecą podwójnie. Czyli masa i zasilanie jest podwójne. Nie wyprowadzałem podwójnych przewodów, tylko na wyjściu tutaj już do tego gniazda, dlatego że to jest krótki przewód, więc spadku tutaj nie będzie. No i dobra, robimy nasze załączenie. Czyli tak, włączamy radyjko. Nie mamy wyświetlacza podpiętego, więc Wam nie pokażę. Ale pokażę Wam moment taki. Niech się nasze radyjko uruchomi. W tym momencie radio nam startuje, z tego co słyszę.
chyba z płyty. Robię to w ciemno, ponieważ nie mam wyświetlacza. Dokładnie, w tym momencie zaczyna startować na płyta, bo ją słyszę. Widzicie, wystartowała płyta. Przełączamy naszego auxa. Nie dzieje się nic. Dlaczego nie dzieje się nic? Dlatego, że słuchajcie, nie wpięty jest pendrive. Po podpięciu naszego pendrive'a, jak mi się uda to zrobić jedną ręką, udało się, pendrive wpięty, widzicie? Naciśnięcie przycisku AUX przełączyło płytę. Ja wam to udowodnię, że to faktycznie tak jest. No, dawaj płytę tu, cwaniaczku. Nie wiem dlaczego. O, teraz wyjedzie nasza płyta chyba, tak? Chyba mamy radio pochylone i dlatego optyka, widzę, coś sobie nie chce odczytać. No nie, mamy, bo zobaczcie, w tym momencie gra nam płyta. Przełączamy jeszcze raz wyjście AUX i przełącza nam naszego pendrive'a. O, mamy w tym momencie naszego pendrive'a przełączonego. Także widzicie, nasz pendrive'ik sobie wystartował. O. Także jeżeli chcecie sobie podłączyć, pamiętajcie, wyjście AUX. No ja za chwilę podłączę to wyświetlacz, więc jak będę miał wyświetlacz podpięty, to wam pokażę, że to faktycznie się przełącza. Generalnie chciałem wam to pokazać na etapie wypiętego radia, tak jak jest tu. Co prawda jeszcze komunikacja jest niewpięta do kierownicy, ale już mamy tutaj czynną naszą kosteczkę, tą, która jest od AUX-a, czyli sterowanie, to 5V już tutaj panuje. I to działa. Dobra, złożę radyjko i spotykamy się za chwilę. Także dzięki, na razie, do zobaczenia. No i dobra, spotykamy się już po podłączeniu. Więc tak, dziur nie robiłem jakichś tam wielkich. Wyprowadziłem sobie pendrive'a po prostu najnormalniej w życiu na boku gniazdo. Mi to nie przeszkadza. No i teraz chcę pokazać wam, że to faktycznie działa. Zobaczcie, na wyświetlaczu jest napisane wyraźnie to, co gra w tym momencie. Naciskamy AUX-a, zaczyna czytać nam płytę. Jest wyraźnie napisane, że to jest MP3 płyta, CD in, czyli płytka nam w tym momencie gra. No i przełączamy naszego AUX-a ponownie, czyta naszego pendrive'a i nasz pendrive'ik w tym momencie leci. Jest narysowany nawet ślad, widzicie? O kurczę, uciekło, że to jest pendrive. I chodzi to naprawdę nieźle. Także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, co trzeba zrobić, ewentualnie jakieś tam pytania potrzebujecie, co tam z tym błędem podłączenia tego, czy jakąś tam jeszcze inną informację, zapraszam do rozpisywania się, słuchajcie, to nie boli, a pomaga po prostu w życiu, zawsze jest łatwiej. W każdym razie, jeśli macie problemy, piszcie. Jak się filmik przydał, łapeczka liczę, poleci w górę, na subskrypcję też oczywiście liczę. Wtedy będziecie wiedzieli coś tam z bieżących rzeczy, co ewentualnie gdzieś tam u mnie piszczy. Co mam jakieś pytania, to ja też zadaję, bo słuchajcie, nikt nie jest fenomenem. No, także póki co na razie, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie.